Kazimierz Marcinkiewicz winny nieplacenia Izabeli Olchowicz. W ciągu minionych kilku lat trudno było nie zauważyć zemilost Kazimierza Marcinkiewicza i Izabeli Olchowicz, która swego czasu pięknie rozkwitła na lamach Wiwy przeszła do historii. Dawni kochankowie rozstali się w niemilej atmosferze po tym, gdy Izabela w grudniu 2014 roku uderzyła samochodem w ekran zwiekochlony i od tamtej pory musi nosić ramię na specjalnym stelazu. Tego też nie da się przeoczyć, gdy zna kontuzjowane ramię, bez względu na pogodę. Nie zakłada ubrania. Jak twierdzi, cierpi na przeczulice skóry, która uniemożliwia jej skompletowanie stroju. Ze względu na swój stan zdrowia, Olchowicz uważa, że byle mas powinien ją utrzymywać. Pisała już w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, złożyła zawiadomienie w prokuraturze i skarżyła się telewizji publicznej. W końcu zdenerwowany byle mas pozwalia do sadu i uzyskał zakaz publikowania przez Izabelę jakichkolwiek informacji na jego temat. O ile nie wiąza się bezpośrednio z jego działalnością publiczna, to nie był jednak koniec sadowych sporów bylego malzeństwa. Początkowo sprawa rzeczywiście jakby przycichła, jednak, jak się właśnie okazało, znalazła swój finał w sadzie. Na początku tego roku warszawska prokuratura ujawniła, że skierowała do sadu akt oskarżenia przeciwko bylemu premierowi o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego w okresie od 22 listopada 2021 roku do 18 listopada 2022 roku. Kolejnym ciosem było podwyższenie przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wysokości alimentów z 4000 do 4,5 tysiąca złotych. Jak poinformował portal TVP Info, 19 stycznia w Sądzie Rejonowym dla MST Warszawy zapadł wyrok skazujący Kazimierza Marcinkiewicza na pół roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Musi też zapłacić 320 zł na rzecz Skarbu Państwa i ponieść koszty postępowania sadowego. Jak informuje sekcja prasowa sadu, postępowanie znajduje się na etapie doręczenia odpisu wyroku stronom, co nie pozwala aktualnie na udzielenie informacji co do treści orzeczenia. To nie pierwszy wyrok Kazimierza Marcinkiewicz w tej sprawie. W marcu 2022 roku został skazany za uchylanie się alimentów, których łączna kwota wyniosła 136 tysięcy złotych. Sprawa zakończyła się warunkowym umorzeniem na 2 lata. Jednak były polityk został zobowiązany do płacenia alimentów przez okres próbny. Kazimierz Marcinkiewicz skomentował najnowszy wyrok w rozmowie z Interia. Nic na ten temat nie wiem, żadne informacje z sadu do mnie nie dotarła. Zapadają jakieś kapturowe wyroki. W państwie PiS to jest normalne. To nagonka Zbigniewa Ziobry na mnie, to jest zemsta polityczna. Zbliżają się wybory, a sondaże sprzed miesiąca pokazały, kto był najlepszym premierem z PiS. Jednocześnie zapewnił, że już się nie miga od płacenia alimentów, chociaż nie akceptuje ich zasadności. Nie uchylam się od płacenia alimentów. Wuper pani Olchowicz otrzymała 230 tysięcy. Zytel zaległości. Nie mam zamiaru się z tego tłumaczyć. W ogóle nie rozumiem, dlaczego mam dorosła osobę utrzymywać już 10 lat, dla mnie jest to niejasne.